Próbuje się tam wciskać Anders Thompson. Targnęło Doyle'em. Thompson z czwartego zaraz będzie drugi. Ajajajajaj, leży Thompson. Przeleciał przez bandę. Ła! Ależ to fatalnie wyglądało. No mamy nadzieję, że z Duńczykiem wszystko... Teraz jeszcze widzimy no dramatycznie wyglądający upadek, ale tak jak mówiliśmy, te najciężej wyglądające nie zawsze się źle kończą. Tak. I oby tak było zawsze. Jeszcze faktycznie widać, że trafił w połączenie tych band, gdzie jeszcze ta strefa uderzenia jest jeszcze trochę bardziej amortyzuje, tak? Amortyzuje, tak. Więc... Tak, motocykl przyjął główną siłę uderzenia. Tak. Ale też zobaczcie, że ten motocykl w momencie uderzenia w bandę był ustawiony pod specyficznym kątem. Ona już bardziej obrót, już była rotacja niż jak gdyby prosta droga. To za moment zobaczymy. I to jak gdyby też spowodowało, że bardziej został wyrzucony w powietrze. Przypuszczam, jakie miał wielkie oczy, bo parę razy w takiej sytuacji